Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Czeko, witam was w kolejnym odcinku, pierwszym odcinku z gry Vampyr. Słuchajcie, może na samym początku troszeczkę o gierce. Gierka, no jak się domyślacie, jest pewnie o wampirach. Gra jest od twórców Life is Strange. Jest to zaskakująco, widziałem, ładna gierka. Jest to gra, którą oglądałem kiedyś, jak ktoś grał w tą grę. Wydaje mi się, że na 90% był to T-Vault, natomiast nie pamiętam kompletnie nic z fabuły, także myślę, że będę odkrywał całą gierkę na nowo. Wydaje się naprawdę fajna, mega się jaram, bo czekałem na to, aż sobie pogram naprawdę długo, bo w międzyczasie był tam Wiedźmin, wychodziło kilka różnych spraw, takich prywatnych, ale też jednocześnie wychodziły sprawy takie. No, robiłem streamki i tak dalej, takie publiczne i jakoś nie miałem okazji. Teraz czas usiąść. Przed nami Vampyr. Tryb fabularny, tryb normalny albo tryb trudny. Szczerze mówiąc, zagraj w bardziej wymagającego Vampyra. Nie lubię wymagające gierki, ale wydaje mi się, że zagramy sobie w wersji oryginalnej. Rozwój postaci jest szybszy, jeżeli zabijesz obywateli. Poziom trudności walki zależy od ilości zabitych obywateli. Punkty doświadczenia uzyskane za zabicie wroga w walce są redukowane. Trudniej jest trafić i zabić wroga. To jest. O, twoje wampirze moce są powiązane z postaciami, których krew wypijesz. Czyli my jesteśmy generalnie w tej grze wampirem. To już mamy tutaj mały spoiler. Wydaje mi się, że wybierzemy sobie tryb normalny. Taki średni, w miarę wymagający, w miarę trudny. Ale nie za trudny. Chyba trochę za cicho. Born from 8 restless nights, 4 nails piercing the flesh of the sinner, one prayer. Czekajcie. A, nie ten przycisk. No i na początku mamy taką w miarę mocną cutscenkę i mocne intro, także nie chciałem spoilerować sobie, także za bardzo nie ustawiłem dźwięku ani grafiki. Będziemy się tym bawić później, jak dostaniemy możliwość. Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. Tis perchance her inhabitants last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate. Kiedy w Londynie PiS pytasz, która jest godzina, chłopie? Stajesz ciosa podobno, tak słyszałem. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Okej. Okay. Takie mamy dość ciekawe intro. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment, a righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more. Mniej więcej do tego momentu doszedłem. Jesteśmy w jakiejś dziurze. Nie wiem, czy tutaj przyszła jakaś zaraza w Londynie, czy co tu się dzieje, ale jestem zdecydowanie jakiś masowy grób. A w nim my. Jeżeli oczywiście tutaj dźwięk byłby źle ustawiony, to tylko i wyłącznie po intrze momentalnie sprawdzę, czy wszystko jest w porządku, ale nie chciałbym teraz wam przerywać. To 15 sekund. Gdzie my jesteśmy? Nie wiem, kiedy odzyskam panowanie nad gierką, nie wiem. Ale wiem, że gra wygląda naprawdę, szczerze mówiąc, ładnie. A zużywa tylko i wyłącznie 40% procesora, na przykład graficznego.
Także kurczę, i powiem z nagrywaniem, które zużywa 20, więc jest to naprawdę, naprawdę zaskakujące. Dobra, sprawdziłem tutaj wszystko na nagraniu, czy jest w początku. Wygląda na to, że tak. Gdzie my mamy w ogóle iść? Tutaj nam się coś podświetla na czerwono. Co to jest? Krew. A czemu my wszystko na szaro widzimy? Słyszę jakieś dźwięki, jakieś samicy. Mama? Siostra? Kobieta? Oj, chyba widzimy kogoś, jakiegoś gościa. Co się dzieje? Co, będziemy ją, zabijemy ją? F, czy będziemy tylko z nią gadać? O, to nasza samica. Oj. Czyli sobie własną kobietę zabiliśmy. Albo siostrę. Czy my wiemy, że jesteśmy wampirem? Czy nie wiemy, że jesteśmy wampirem? Może zostaliśmy dopiero zakażeni pierwszy raz. Kira w ogóle na samym początku pisze nam, że chociaż faktycznie wiedza, która została tutaj użyta, jest autentyczna z 1920 roku, to raczej nie należy się wzorować na tej wiedzy, gdyż można sobie zaszkodzić. Podkreślili też, że żaden szczur nie ucierpiał podczas tworzenia gry. Także chyba będziemy całkiem sporo szczurów zabijać. No! Please, a moment, let me explain. Co się dzieje? Kurczę, no chcę jak najszybciej wytłumaczenie tej akcji. Gdzie ja mam biegnąć? Gdzie ja mam biegnąć? Nie, o kurde! Gazu, gazu, z shiftem. Lecimy. Tak. Jest, syf się zadział, biegnij. Dziwne jest to sterowanie, ale powiem wam szczerze, że gra wygląda naprawdę, kurwa, przepięknie. O kurwa, ła. Więc jest to zadziwiające, szczerze mówiąc, że pali naprawdę tak mało zasobów. Szczerze mówiąc, jest to 50% procesora, z czego 10 bierze praktycznie OBS. A to co to jest? Bierz nóż. Atakuj w zwarciu z wytrzymałością, wybierz, aby zaatakować lewy przycisk. Co ja mam tu zrobić? A! O kurde. Dobra. To... Oj! Kontrol zablokuj. O kurwa, ła! Przepraszam. Co miałem zablokować? Strzały zablokować? Teraz góra albo dół, chyba góra. Dobra, na razie nie wiem, co tu się dzieje. Unik! Unik! Pokaż. Ja bym chciał zablokować coś. A on chce strzelać do mnie chyba. Ała, kurwa. A tu będzie dużo bitwy w takim razie. Walk! O kurwa. Oj. Dobra. Pyk. Na musa. Co? Sorry, jest gituwa. Ale w ogóle te chyba... Zmień cel podczas blokowania? Poczekaj, jak zmień cel? Nie rozumiem jeszcze, o co chodzi. Ała! 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 Przestań strzelać. Ciekawe w ogóle, ciekawa gierka jakaś. Wydaje mi się mało popularna. Wygląda naprawdę, naprawdę kurczę dobrze.
Te takie, nie wiem jak to nazwać, takie coś, co się unosi w powietrzu, dodaje też takiej epickości tej gierki. I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! Please, listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? O kurde. A on wie, że my jesteśmy wampirem. Ale my nie wiemy. Czyli rozumiem, że medyczna wie... Określone źródła, na przykład okien, zadają wzmocnione obrażenia, które obniżają maksymalny poziom twojego zdrowia. Czyli rozumiem, że jeżeli oni mówili o medycznej wiedzy, to mieli na myśli wampirę. Kiedyś ludzie wierzyli w takie rzeczy. Dzisiaj nie wierzą, ale czy wampiry nie istnieją? Znak zapytania? O kurwa! Chłop, co strzela do mnie z tego? Pójdź, aby przytrzymał i obniżył poziom wytrzymał. O kurwa! Unik! Gin! Dobra. Mogę z niego podnieść na przykład coś? Niekoniecznie. Tutaj możemy wejść. Spróbujmy. To wygląda na jakiś dom w miarę opuszczony. Chociaż tam się coś pali, nie? No właśnie. Nie, no nie, jak opuszczone, jak tu się pali, przecież świeca, ty. Na jakiej podstawie ty to wywnioskowałeś, wariacie? Kurczę, zapowiada się naprawdę, naprawdę świetnie. Coś czuję, że z tego będzie dobra i w miarę długa seria. Whoever did this to us, I will find them. Ktokolwiek nam to zrobił? Właśnie, ale to my za bardzo nie rozumiemy, o co chodzi tutaj na razie. Ciężko mi współczuć naszej postaci. Jak ja nawet nie wiem, o co chodzi za bardzo. Tu leży jakaś babulka. Zaraz do niej zajdziemy, chciałbym jeszcze tutaj. Ogień i słońce, nowy przedmiot. Szczegóły. Tabys. Ogień i słońce. Pijawki nie lękają się słońca i nie stają płomieniach ani nie obracają w proch, gdy przyłapie je światło dnia. Zdaje im jednak prawdziwy ból. Osobiście przykułem wampira do drzewa, żeby sprawdzić, co się stanie, gdy wyjdzie słońce. W ciągu kilku minut jego skóra poczerniała, jakby płonęła od środka. Jego oczy, ciało topiły się, obnażając rozpaczliwy ruch grzesznych kości bestii. Czy tutaj trochę opis, co się dzieje. Palenie tych bestii pozwoli na pozbyć się ich na dobre. Chciałem mu głowę, żeby ostatecznie go zniszczyć. Później przeprowadziłem podobną próbę, lecz z ogniem i przebrzydła pijawka już nigdy nie powstała z prochów. Czyli ludzie tutaj jakby słabości wampirów, czyli tutaj ludzie rozumieją, że wampiry istnieją w tej gierce, tak? Czyli tutaj jest świat pełen wampirów. Okej, okay. Czyli nie jesteśmy jedyni, tylko pytanie jest, jak tu się, co tu się wydarzyło? Że my się takim wampirem owym staliśmy. Ale dziwna ta babulka. Taka. Wait. This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets, are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Go watch. Beautiful it is. We fancy it to share the takings. I suppose we are undertakers. Nah, give him a knee. That's impossible. Generalnie jest to nasz zegarek? To jest... Ale to skąd on się tutaj wziął? Czy nie? Czy my sobie po prostu przypominamy jakby świat?
całym. Nie mam, ja tu ciągle próbuję użyć wiedźmińskich zmysłów, ale zapomniałem, że to nie wiedźmin. A, coś babulkę roztrzaskało. Albo wampir właśnie zabił. Tu coś się świeci. Butelka alkoholu, okej. Okay. Jakieś przedmioty zwykłe do zbierania. Pewnie będziemy mogli z nich coś kraftować. Skoro je zbieramy, no raczej nie zbieramy sobie kurczę dla pisu. Ciekawe, czy się w lustrze odbijamy. Czy nas tylko zaraził, ale nas... Ale nie zabił? Jeszcze nie do końca rozumiemy cały ten świat. 5 szylingów zebraliśmy. Będziemy mogli pewnie za te szylingi coś kupić. Wyobraźcie sobie, jak to za pieniądze zazwyczaj w grze. I w świecie prawdziwym również. A, ten ziomuś... sam siebie zabił. I babulkę pewnie niestety też spluwa. Mu się raczej już nie przyda. Możemy sobie wziąć do siebie do Kiermany. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now. No. There's time. I can save him. O. That's the enemy coming. The orders are to evacuate the hospital. A my byliśmy lekarzem na wojnie. Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. Tak mi się wydaje. No, it never got easy. Nigdy nie było łatwiej odbierać życia? Używany rewolwer. Mamy całą mapę tutaj tego wampyra. Możemy kilka znaczników ustawiać. Mamy tutaj naszą postać, okej. Okay. Mamy tutaj przedmioty do zebrania. Tutaj mamy... O, używaną maczetę. Używany rewolwer, to są nasze bronie. Tutaj jest jakaś amunicja. Naboje, zwykłe standardowe naboje. No i jakieś śmieci. Butelka alkoholu. Przyzwoita zawartość przy ponownej sprzedaży. Tutaj mamy nasz poziom, wytrzymałość, życie, krew, serum. Jeszcze nie wiemy do końca, o co tutaj chodzi. I tu jest cała mapa, rozumiem, tego świata, tak? My jesteśmy w takiej dzielnicy jakiejś portowej. To jest mapa Londynu z 1920 roku. I to są menu mieszkańców. Pytanie, czy to menu takie do zjedzenia, czy to menu, że ludzie tu są po prostu. O kurwa, dużo tych mieszkańców jest, bo to... O kurczę. W każdej dzielnicy jest tylu mieszkańców? Ciekawe, czy będziemy musieli wszystkich zabijać, czy nie. No i tu mamy jakieś misje. Natomiast aktualnie nie mamy żadnej misji w sumie. Prawdopodobnie będziemy mieli jakieś misje. Czy znajdziemy tutaj coś jeszcze ciekawego? Jakiś pitong? Cokolwiek? Dobra, musiałem sprawdzić, czy... A, zapomniałem odciszyć dla widza, wszystko się dobrze nagrywa. Dobra, jest stacji. Lecimy na dół, tutaj już chyba nie było nic do zebrania. Raczej przeszukaliśmy tutaj wszystko. I była tutaj, było tutaj coś? Były drzwi chyba jeszcze jakieś do odwiedzenia, prawda? To co mam zrobić? Jest tu jakiś pitong. Ty wampir, to jaki jest plan? Ja mam chodzić w kółko? No jak zwykle, nie no, że ja w tutorialu nawet się Nie, proszę, nie mów tylko, że ja się nawet w tutorial zbaguję, bo ja jestem takim kolesiem.
Jeżeli ktokolwiek ogląda tutaj tą pierwszy raz taką giereczkę, pierwszy raz jest tutaj na tym odcinku, to ja jestem gościem, który generalnie się zbaguje wszędzie. Jeżeli można się zbagować i można gdzieś nie odkryć jednego miejsca, no to ja tego miejsca nie odkryję. Na szczęście teraz mój mózg 300 IQ podpowiedział mi, że skoro musimy tutaj zostać, to pewno gdzieś tutaj jest generalnie wygodne łóżko. Zakrwawiony pamiętnik, 15 października, zła noc, Becky przez cały dzień kaszlała z powodu gorączki. Rozmawiając z ludźmi od mechanicznej łopaty, powiedzieli, że wykopują zbiorowe mogiły w całym Londynie ponoć w celach bezpieczeństwa. Czyżby wybuchła kolejna epidemia? Nie mieli dla mnie pracy, Becky mało dzisiaj spała. Becky zwróciła posiłek, który zjadła kilka godzin temu. Jest tak słaba, że chce mi się płakać. Becky mnie zaatakowała, skoczyła na mnie ze schodów i próbowała mnie ugryźć. Musiałem ją uderzyć, ona nie pozostała mi dłużna. Biegłem po schodach do sypialni i zamknąłem się na klucz. Teraz słyszę, jak płacze i mam mroczę na dole. Wyciągam pistolet, który od wojny trzymałem w schowku w suficie do obrony domu. Teraz jestem gotów go użyć, żeby bronić się przed własną żoną. Nie zmrużyłem oka, Becky przez całą noc drapała drzwi. Rano byłem tak głodny, że zszedłem na dół. Becky siedziała na fotelu przy kominku, dyszała jak pies i obserwowała każdy mój krok, nie wykonując przy tym żadnego ruchu. W domu jest cicho. Wymierzyłem pistolet w jej zbolałą twarz, lecz nie zareagowała. A ja nie potrafiłem pociągnąć za spust. Wróciłem do pokoju. W domu jest cicho jak w grobie. Żadnych hałasów. Becky nie żyje. Wybacz, najdroższa, ale nie zdołałem cię ocalić. Wkrótce do ciebie dołączę. Czyli tutaj po prostu epidemia wybuchła, ale wydaje mi się, że epidemia, która wybucha, to jest epidemia jakiegoś wampiryzmu albo coś takiego. Ludzie przemieniają się w wampiry. Chyba. Ja też jeszcze nie rozumiem. Ale mam nadzieję, że tutaj rozkminimy razem z naszym ziomo. Trzeba myśleć pozytywnie. Może jesteśmy teraz szybsi, sprawniejsi. So be it. Aha, no to już po pozytywnym myśleniu chyba. I koniec gierki. Finalne napisy. Strzelaj? Ja nie chcę. A mam wybór nie strzelić? Chyba nie mam. Okej. Okay. Intro? Dontwood? Czy jak oni się tam nazywają? Bardzo ładne intro. Podoba mi się to przejście. Kurczę, mało chyba się mówiło o tej grze. Tak jakoś nie kojarzę, żeby ktokolwiek o tej grze mówił. A wydaje się naprawdę, naprawdę solidną giereczką. No, jesteśmy wampirem. Obawiam się, że jeżeli jesteśmy nieśmiertelni. W miarę. This is absolute madness. I've lost touch with the real. Madness it is. As mad as the moon. Contains blood in sunlight into a glowing reflection. Pamiętajcie, widzowie, że jak będziecie kiedyś takie coś słyszeli, to raczej udajcie się do psychologa. Łyżka w kryjówce pozwalają ci odpocząć i ewoluować. Użyj punktów doświadczenia, aby podnieść poziom i ulepszyć swoje umiejętności wampira. Kliknij lewy przycisk, aby kontynuować. Autografia, aby rozpocząć, wybierz dostępną umiejętność. Tracisz punkty krwi, by natychmiast uleczyć normalne i wzmocnione obrażenia. Gdzie mogli się automatycznie healować, tak? O kurde, wzrost poziomu zdrowia, wykorzystujesz więcej krwi, no dobra, no dajmy to na razie. Zrobiłem to już czy nie?
Pasywna. Wampir korzysta z mocy swojej krwi, by leczyć normalne i wzmocnione obrażenia, a także przyspieszyć regenerację ciała i nerwów i kości. Z czasem ta umiejętność może stać się niezwykle potężna i z pewnością zaskoczy nieuważnego łowcę. Uważamy, że wampiry to są nieśmiertelne. Owszem, to prawda, ale jeśli uda nam się zablokować ich naturalną regenerację, okażą się o wiele słabsze niż nam się wydaje. Dobra, mamy to? Wydałem punkt umiejętności, czy nie? Wydaje mi się, że tak. To co mam jeszcze zrobić? Nie, chyba coś skrzeniłem. A, wydaj punkt. A, to trzeba przytrzymać. Ale dziwne, odblokowano, dobra. Uuu, agresja. Masz dość punktów doświadczenia, aby odblokować umiejętność agresywną. Wybierz ją natychmiast. Mgła z cienia. Wampir skupia się wokół swojej ofiary cienie, które po chwili eksplodują. Eksplozja zada obrażenia wszystkim istotom znajdującym się w jej zasięgu. Co to kurwa jest? Włócznia krwi. Wampir wykorzystuje własną krew, którą ciska przed siebie niczym włócznie. Dla niektórych wampirów umiejętność ta wymaga przygotowania, jednak jest śmiertelnie efektywna zarówno na średnim i dalekim dystansie. Podoba mi się to. Pazury. Naturalna matka natura wyposażyła wampiry, będące wszakże urodzonymi drapieżnikami, w cenne atrybuty, także jak takie jak ostre pazury zamiast paznokci. Wydaje mi się, że włócznia krwi brzmi całkiem nieźle. Możemy to chyba zainwestować tutaj w taką włócznię krwi. I co, to wszystko? Czy jeszcze mogę tutaj coś zainwestować, na przykład w to? A, nie starczy mi punktów, dobra. Czyli wszystko, potwierdź. Dawaj mi już porzucać randomowych frajerów włócznią. Ostatnią serię, jaką nagrywałem, to była Hitman. Że się w miarę wyżyłam, ale... Rozdział. Autoryzacja misji. Wieczne pragnienie. Ustal tożsamość wampira, który cię stworzył i staw mu czoła. Znów zapadła noc. Jestem teraz w Londynie, chyba gdzieś w pobliżu doków. Nie znam tej części miasta. Wiem tylko tyle, że ktoś zabija tu ludzi, morduje ich, zażyna, pije ich krew. Czyni ich takimi jak on? To właśnie to mnie spotkała? Biedna Mary, moja biedna siostra. Muszę podążać śladem krwi, znaleźć odpowiedź. Może powinienem wpierw ustalić, co się stało, kiedy mnie nie było, a potem dowiem się, kto jest odpowiedzialny za mój stan. Kto mnie przemienił. Ok. Dotrzyj na północny brzeg, ale kurczę, nie mogę biegać. O. Ty, ludzie! Próbują się dobić chyba. O kurwa. A jest noc teraz? Dobra, to może... Może udamy się na zewnątrz. Jakoś tędy? Umiemy latać? Oczywiście, że umiemy. Jesteśmy wampirem. Kurczę, trochę jak ten, jak Detlef z Wiedźmina 3 właśnie. Też niedawno jak skończyłem Wiedźmina 3. Spokojnie, nie panikuj. A ja bym tu kurwa otworzył te drzwi. Dobra, i się z nim skonfrontował, ale widzę, że musimy uciekać. A ty to kto? Używany kołek. Dodatkowa broń. Możesz użyć broni dodatkowej, wciskając lewy przycisk myszy. Tego typu broni pozwalają wykonywać specjalne ataki, ale obniżają twój poziom wytrzymałości. No, każdy właściwie atak chyba obniża poziom wytrzymałości, tak czy nie? Może niekoniecznie każdy, ale na pewno duża większość. O kurwa! Dobra, stop! Oj, co się dzieje? Wybierz, aby użyć kołka i ogłuszyć przeciwników. Ogłuszony przeciwnik może zostać ugryziony. Dobra, poczekaj, kurwa. O kurde. Wybierz F, aby ugryźć ogłuszonego przeciwnika. Gryząc wroga, zdobywam krew, która pozwala ci korzystać z umiejętności. Ale to nie wiem, czy to moralnie dobre. Dobra, i teraz mam umiejętność. One shot? No dobra, czyli kołek jest jednak totalnie OP. Żeby ogłuszać tutaj oponenta. Dobra, gdzie my musimy iść? Wydaje mi się, że
i możemy ugryźć go. Tyk. Gryziemy oponenta. Dobijamy normalnie mieczem. Unik. O kurwa, ja uniki jak Ciri robię w Wiedźminie, nie? I od się kręca, to będzie przechadzka po parku ta gierka, nie? Mówię wam, przechadzka po parku, ja chłopie. Najtrudniejszego poziomu Wiedźmina właśnie skończyłem. To jest dla dzieci. O, ty masz pochodnie, gnoju. Dobra. Regen życia, regen wszystkiego. O ty kurwa. Czekaj, dawaj regena. Dobra, uzupełniamy krew. I teraz możemy w sumie użyć jakiejś umiejętności, na przykład jedynki. A, i się wychilujemy jedyneczką. Fajna sprawa. Czyś jak dziecko po... O, witam serdecznie, ale masz kurwa karabin, shotgun. Właściwie. Dobra, gryziemy. Myślę, że właściwie wszystkich będziemy gryźli. A, i ta trzeci pasek to jest pasek krwi, to ja mam go uzupełniony. O kurwała. Mam uzupełniany ten pasek krwi na maksa, także... Także aktualnie... Nie muszę się tym martwić. W każdej chwili mogę sobie zregenerować wszystko, po prostu gobimy maczetą, ale mało efektywna jest ta maczeta. To na pewno. Ja bym chciał... Właśnie, spluwkę podnieść. Nie fragment zwyczajnego uchwytu, tylko spluwkę. Nie możemy im karabinami cisnąć? Czemu my w ogóle na blisko z maczetą biegniemy? Jakbyśmy naprawdę nie mogli po prostu karabinem zacząć do nich walić. To by było chyba bardziej efektowne. Znaczy efektowne na pewno nie, ale bardziej efektywne. Zdecydowanie. Zobaczmy, czy jest tu coś ciekawego. Dziwnie biega ta postać. Jeżeli chodzi o bieganie, to jest to skonstruowane bardzo dziwnie. Status dzielnicy stabilny. Znaczy na północny brzeg. No właśnie, bo my tu mamy generalnie mapę. Ustal tożsamość wampira. To jest nasza misja. Nie wiem, czy ja sobie tą misję jakąś na tej mapie mogę zaznaczyć. Zaraz się pewnie dowiem. No, chyba niekoniecznie. Ale wydaje mi się, że idę w całkiem dobry, jakby w dobrą stronę. Tu i w lewo. O, ustaw znacznik. A to tu mogę znaczniki ustawiać. A nie mogę. A mogę na misję ustawić sobie znaczniki. No to chyba tak zaznaczę. A, ja tu mam zaznaczone na górnym pasku. Jak się tam dostać i w którą stronę idę. Bo ja myślałem, że jak zaznaczę teraz te znaczniki, to one po prostu przede mną gdzieś będą świecić i mnie będzie gierka jak dzieciaczka prowadzić. Król i kraj cię potrzebują. Dołącz do armii i pomóż naszym odważnym chłopcom na froncie. No tak, no przecież to są czasy I wojny światowej. If only I had controlled my need for blood. Ale może ona przeżyła. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. No nie możemy być takimi pesymistami, wariacie, no. Może przeżyła. Sianko. I can't believe I'm doing this. Okej, to jest szczura. Możemy wejść, drzwi zamknięte. Tędy? It's locked, all right. Oki, oki doki. O kurde, jakie... Nie no to... Ty, to jest naprawdę ładne miasto. W sensie takie mega klimatyczne. I... Mega mało tutaj tego. Mega mało zasobów gierka pali. Zaskakujące to jest. Ja bym chciał wejść do środka, bo tam mogą być jakieś fajne rzeczy. Ale nie mogę. All right. Ok, 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 spoko, ok. No ale chyba nie będziemy mieli okazji sobie pozbierać tych rzeczy, no to przed nami jest misja, tam gdzie miałem się udać, czyli spotkać tego ziomka. Nie wiem, co tu się wydarzy, ale coś według moich precyzyjnych... O, jesteśmy w środku, a tu nic nie ma. Coś według moich precyzyjnych obliczeń powinno się wydarzyć. Tutaj? Dotrzyj na północny brzeg. Mamy to, doki, status dzielnicy stabilny. To prawda, straszne dusy w tym Londynie. Z tego co słyszałem, to za dużo się nie pozmieniało.
wcześniej cię zabijali i zabierali ci zegarek, a teraz pytasz, która godzina w zegarku i dopiero cię za kosę dostajesz. The man has been drained of all blood. But I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Wyczuwanie. Uuu, wiedźmińskie zmysły. Fresh blood. The smell is so strong. Tylko mało wiedźmińskie. I pod dziwny przycisk ustawione, ale może być. Where has everyone gone? O kurde, czyli mocniej wyczuwamy dzięki temu krew. Jest taka bardziej widoczna. Bardzo fajnie to wygląda, nie? Mi się wydaje, że takie czerwone mega to jest. Fajnie, fajnie, fajnie. Zajebisty w ogóle wątek, że możemy być wampirami. Kryjówka. W tej dzielnicy dostępna jest nowa kryjówka. Sprawdź mapę, żeby ją znaleźć. Sprawdź mapę, ale... Poczekaj, ja tu wykonuję misję. O, tu mogę wejść. A, znalazłem nową kryjówkę. To tutaj kryjówka jest. O kurwa. Świeci. Dobra, i co tu możemy... O, będziemy mogli coś craftić. Dobra, dobra, dobra. Poczekaj, coś tutaj będziemy mogli robić. Czy ja chcę iść wykonywać... Nie, dobra. Postójmy tu przy tej kryjówce. Co tu jest na przykład? Uzupełnij wszystko. Aha. To jest jakiś schowek, powiedzmy taka skrzynka jak w Wiedźminie. Okej, okay, rzemiosło. Na stole warsztatowym możemy stworzyć lekarstwa. Możemy uleczyć chorych mieszkańców. Serum, aby wzmocnić. Ulepszenia broni, aby ulepszyć specjalizowaną no broń możemy ulepszyć. Środek na sepsę, na anemię i na zmęczenie. Potrzebujemy do tego szklana fiolka, jakiś tutaj winiany żelaza. Tutaj mam broń, ale chyba amunicji nie jestem w stanie wykonać. A, jestem w stanie jakby chyba rozłożyć przedmioty, które mam. I z zegarka dostanę na przykład sprężynę, śrubki i smar. Okej. Okay. Taki bardzo wiedźminowy wątek, podoba mi się. Możemy się też kimnąć. No tak, bo wampiry tylko i wyłącznie w nocy mogą chodzić. Fajnie by było jakby te zmysły wampirze też mi... Też... Słyszę jak ktoś... Co tu pisze? Reward? Nie wiem co to znaczy. Słyszę jak ktoś płacze i fajnie by było jakby te zmysły mi podświetlały jeszcze... Na przykład skrzynki i warsztat. Wtedy by było fajnie. A nie tylko krew, no ale to nie są wiedźmińskie zmysły, tylko jednak... Wampirze zmysły. That's strange. The trail is very erratic. As if the killer was drunk or hesitant. My w ogóle tak chodzimy po nocy? Pełno tu kurwa krwi, ujebani sali we krwi? I co, i wywalone? Tu jest jakaś postać. At last. O kurczę. A little life. Dobra, możemy z nim porozmawiać. You look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is gonna be another long night. Długa noc? Why is it going to be a long night? You must be new around here. Don't you know about the murders? Tell me more about these murders. Every morning for the last few weeks, bodies have been found. And those poor sods didn't die of flu. Na Hiszpankę. Tak morderstwa. Do the police have any leads on a suspect? Even before the outbreak, coppers never came round here. We're on our own. People die in these parts all the time and no one cares. Oj, to coś czuję, że my... A, to my będziemy tym dobrym wampirem? A może będziemy mogli wybrać? To jest gra od przecież twórców Life is Strange. Event, co tu się dzieje. Będziemy mogli wybrać pomiędzy byciem dobrym a złym. No tak, na 90%. Chciałem znaleźć kogoś, kto mógłby przejść tu ostatnio. Zastanawiam się, czy mógłby pomóc. Było cicho dzisiaj. Jedyna osoba, którą widziałem, poszła prosto do jego pokoju. Myślałem, że to trochę rude, actually. Znaczy, że jest jeszcze tutaj? Well, yeah. He paid for the entire week. How long has he been here? He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. Who is this man? What does he look like? Well, like a gentleman, I guess. Well dressed, quite polite. The
professor or something fancy like that. Always writing, reading notes. Dobrze, że tutaj barman lubi sobie porozmawiać i sprzedaje informacje za darmo. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, yes? No funny business, you hear me? This is a respectable establishment. Spoko. Nie mogę, mogę z nim porozmawiać jeszcze? You again. What can I do for you? To znowu ja. Nie wiem, co to za przybytek na przykład. Where is this place? You're at my bar, sir, the turquoise turtle. Turkusowy żółw. Last ray of light in this dangerous part of town. So you're open all night? Yep. Figured people might need a place to rest in these dark times. Aren't you scared? Scared of what? All the bad shit happens out on the foggy streets. And I never go outside. No tak, tutaj w sumie macie kilka osób. Dobra. Ja mam jakieś informacje, wariacie, o tobie? Thomas Watson, jakość krwi, zdrowy. Ciekawe bardzo, szczegóły. Czy my będziemy go, mogli go jakby wyssać, czy jakoś tak? Chyba tak mi się wydaje, że będziemy mogli go zabić. Ciekawe bardzo. A ty kim jesteś? Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. W ogóle nikt się nie martwi tym, że mam dziurę. Cały zakrwawiony jestem. What's going on around here? Znaczy ten chłop to wygląda na takiego, co by się niczym nie martwił. Aktualnie. Znaczy łapaniem balansu. Who is this sewer dog? It's the local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blamed a sewer dog, eh? You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. True. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? No dobra. I'll leave you to your bottle, then. Dzięki, wariacie. Jesteś pierwszy na mojej listy. Na mojej liście. Dayson Dillon. Trochę więcej doświadczenia dostanę, chyba jak cię zabiję. Jest w ogóle... Kurczę, jak zabić taką postać, tak z ciekawości? Do niego mam podejść i... przypierdolić mu skołka? Nie za bardzo wiem, jak to ma działać. Czy to mogę na przykład zabić, znaczy zapisać gierkę? Tylko już o zabijaniu, nie? Czy mi od Hitmanu odwaliło, jak w Hitmanie ciągle musiałem kogoś zabijać. Już mi odwaliło. Oj, coś... co? Coś się wydarzyło, coś się załadowało, 100% procesora. Dobra, proszę pani. Hello, sir. Are you all right? Is there any way I can help you? I don't know. Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom, then. He's more agreeable talking to strangers. Co tu się dzieje? What's going on around here? Fajnie, że w ogóle z każdą postacią mogę sobie tutaj porozmawiać. I wydaje mi się, że... każdą z tych postaci będziemy mogli jakąś relację wiecie, stworzyć z nią i podjąć decyzję, czy ją zabić, czy nie. Bodies found in the streets every morning, drained of blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is back. Ja wiem. What's that? No one knows. People have always disappeared around these parts. Niekoniecznie wiem o tej psiej kanali, ale ja mam rozpracowaną tę gierkę, bo wiem, jacy twórcy to zrobili. Będziemy mieli do wyboru albo być słabym wampirem, albo zabijać niewinnych i być dobrym i pokonać tamtego ziomka, ale wtedy będziemy musieli zabijać niewinnych. A jeżeli nie będziemy zabijać niewinnych, to nie pokonamy tamtego ziomka, bo on będzie za silny. Tak, już to widzę. Ja za bardzo, ja już znam tych twórców, nie? To są niezłe goście.
No, niby tak zrobili, no. Dozens die in every week. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town. I just want to talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. It's just I've other customers to take care of. I only see one customer. Oh. Well, yeah, of course. I mean, I best check on them. What is this place? This is Tom's bar, a turquoise turtle. I'm the barmaid here, Sabrina, if you want to know. Are you always open this late at night? No, it's only since the epidemic started. Tom thought that people may need a safe place to stay. No nie wiem, czy właśnie ludzie będą chodzić po barach, epidemia. Nie wiem, czy tutaj oni wiedzą, jak się przenosi epidemia. Tend to avoid going out. What with the murders and all. Zresztą to jest 1920, także już wydaje mi się coś tam oni wiedzą. Fajne jest to, że możemy sobie tutaj porozmawiać, się zamienić z każdą postacią ze trzy słowa. Kurczę, zdrowa postać, Albym ci wyssał serduszko. Krew serduszka. Albo inne soki. Dobra, nieważne. Lecimy do góry. Dobrze idę? This is no place for you. Prewen has several patrols roaming the area. They do not pursue me. But they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require them. I think someone is eavesdropping. Are you certain? You might as well come in, whoever you are. Samica jest vampirem. Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm. Sayeth the vampire. Present yourself. Oh, kurde. I need moc Boga. Well, that's something I can do for you. Skąd on wiedział, że jestem wampirem? I kim była ta laska, z którą rozmawiał? No, też wampirem, ale jakby. Co tu się odpierdala, bo ja w sumie nie mam zielonego pojęcia. Kim jestem? Nikomu nie powiem? Najpierw ty? Nie wiem. I'm not sure that I know anymore. Might I at least learn the reason of your presence? That's none of your concern. Oi. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Yo. Something, someone is molesting. Ale ma dziwny ten. In fact, ciuchy ma dziwne. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. Ja mam najwyższą jakby jakość, więc to, to dziwnie wygląda ta kurtka, jak ja teraz się zorientowałem. Z jakiegoś Robloxa tak naprawdę. Też jestem ofiarą? To nie może być prawda? You can't be serious. I'm not a... No. I can't be a vampire. Sir, believe me, this is very real. You are a vampire. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I am performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. Czy tak naprawdę nikt nie wie, co się tutaj dzieje, tak? Pomóż mi, powiedz, co wiesz. What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docks have always been... shall we say somewhat unsavory, but this is different. How different? A vampire is at work here, famished, reckless. It must be brought to ground, and quickly. I heard another voice, that of a woman.
Who were you talking to? Ridiculous. I've no idea what you're talking about. Something tells me not to trust you. Then the feeling is mutual. And what exactly is this brotherhood? Sir, if the name is wygląda na takie, co można mu zaufać. Ma Jezuska w serduszku. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We are both chasing the same shadow. A no właśnie, przecież. Coś mi tu kurwa nie gra tej, przecież no właśnie, tu ostatnia ofiara i jej zapach przyprowadził nas tutaj, coś tu nie gra. Jakość krwi, zajebista. Od niego byśmy dostali chyba 6 tych ulepszeń umiejętności jakiś. Tutaj są jakieś wskazówki. Krąg społeczny. O kurde. Czy to jest boss? Tak zwany. Nie jestem pewien. This is all new to me. I'm not even certain what I'm looking for. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? Zabiję go? Zażądam odpowiedzi? Nie wiem, czy my chcemy zdradzać wszystko tak naprawdę. I will at last have the answers to my questions. Hmm. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Hmm. Ciekawe bardzo. Ale no wygląda na to, że ta... Ten ziomo, w sensie wszystkie ślady tutaj tej krwi prowadzą do tego miejsca. Przynajmniej on był, on rozmawia z jakąś chyba samicą, wydaje mi się, że wampirzycą. A jeszcze ci opierdolę 5 szylinga. Myślę, że tutaj zakończymy dzisiejszy odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie tego. Seria zapowiada się naprawdę wyśmienicie, także miejmy nadzieję tylko, że będzie lepiej, że nie będzie lagów i że wszystko będzie cacy. Tyle widzowie, możecie napisać jakieś wskazówki, jakie macie odnośnie tej serii. Zostawić lajka i wpaść na Twitcha. Tam są streamy i bardzo mi na tym zależy, więc fajnie by było, jakbyście to zrobili. A jeżeli nie, no to co? Widzimy się 14 oraz 16 codziennie na tym kanale. Cześć!